A mam taki sen. Idę po autostradzie. Sama. Jestem strasznie zmęczona. I strasznie chciałabym z kimś porozmawiać. Ale wszyscy jadą. I nikt się nie zatrzymuje. Zawsze mi zależało na tym, żeby ten film jakby wyszedł poza pewne ramy społeczne, kulturowe, żeby stworzyć taką uniwersalną historię o miłości po prostu. I oczywiście, mimo że film jest osadzony w Polsce, powiedzmy tu i teraz, chociaż ten świat, który przedstawiamy, jest troszkę inny, trochę lepszy od tego, który być może wiele osób reprezentujących mniejszości zna, ale to nie jest do końca film o mniejszościach, właśnie o uczuciu, które się rodzi, o kobiecie w czasie transgresji. I jakby złapanie tego właśnie, co mi się wydaje coraz częstsze, że łapiemy się na tym, że nie jesteśmy szczęśliwi, że zadajemy sobie pytania o to, w jakim miejscu jesteśmy i że to o tym jest Nina, że właśnie to jest kobieta, która zaczyna sobie zadawać te pytania w późnym wieku, znaczy późnym, no po prostu starszym, że jakby nie jest nigdy za późno, żeby zrobić krok do tyłu i jakby spojrzeć rzeczywiście w głąb siebie. I to chyba o tym powinno być. Dlatego zawsze mówiłam, że to nie jest film na barykady, bo jakby nie zależy mi na tym, żeby z nim walczyć o cokolwiek. Bo to, co przechodzi, tak tam jest. Jakby to jest i tak ważne. Natomiast chciałabym, żeby film był ważniejszy od tematu. Zielone oczy ma. Nie musi mieć zielonych oczu. Z agencji? Może wpadniesz do nas na kolację? Dlaczego? Bo masz zielone oczy. Zawsze wiedziałam, że ten film jest o trójkącie, że to nie jest tylko o Ninie, tylko o Magdzie, czy tylko o Wojtku, tylko że jest tam, ta konstelacja jest właśnie kluczem do całej tej historii i jej siłą. Pierwszą osobą, do której jakby poszłam z tym projektem, była Julka Kijowska i jakby wiedziałam, że cała reszta naszego zestawu musi być zbudowana dookoła niej, żeby chemia między bohaterami, na której mi najbardziej zależało, żeby właśnie budować tę intymność, zaczynała się od Julki i tutaj rzeczywiście jakby znalezienie Elizy było wielkim odkryciem. Andrzeja już znam od lat i wiedziałam, że jest cudownym aktorem i się bardzo cieszę, że to wszystko się udało, że się złożyło po prostu między nimi. Wiesz, w jakiej jesteśmy sytuacji? To są naczynia połączone, Nina. Rozumiesz? Ale poczekaj, bo to nie chodzi o to, że masz się przespać z Wojtkiem, bo moja mama za następną już nie zapłaci. Ty jesteś pojebana. Możemy to wszystko wywołać, jak chcesz. Znaczy ja myślę, że kiedy zaczynałam pisać ten scenariusz, sama nie potrafiłam sobie zadać tych pytań. Musiało minąć ileś lat, żebym ja też tę dojrzałość w sobie znalazła, żeby właśnie o tym zrobić film, a nie po prostu o miłości dwóch kobiet. Z Agnieszką się znamy bardzo dobrze, z Smoczyńską, i też mi się wydaje, że Fuga właśnie dotyka tej delikatnej sfery transgresji, tego, że kobieta znajduje się w... Mężczyzna też może się znaleźć w takim miejscu, ale jakby cieszę się, że w końcu mamy w polskim kinie coraz więcej kobiet bohaterów i że to jest o nich. Właśnie w momencie jakimś przełomowym, w momencie, kiedy staje na granicy i jest ta decyzja, w którą stronę pójść i właśnie takiego zaglądania w głąb siebie, zadawania sobie pytań podstawowych po prostu, czy jestem szczęśliwa i co chcę ze sobą zrobić. Takie jakby szukanie jakby swojej tożsamości jest bardzo ważne. I to ciekawe, że to się jakby złożyło, ale no mówię, no, nie planuje się, kiedy filmy wyjdą na światło dzienne, prawda? Nie planuje się premiery czasu jakby tej ekspozycji. Więc to, że teraz się składają, może też o czymś świadczy, że gdzieś tam jest potrzeba właśnie, żeby sobie te pytania zadawać. No przecież jej nie powiem tak od razu. Po prostu nas nie lubi. Ja też jej nie lubię. Chcecie mnie adoptować? Chcecie mieć ze mną trójkąt? Czemu akurat mnie wybraliście? Poszukamy innej.